Siema, mili, siema! Rękawiczki suszę. Aha. Mili, aha, śmierdzi przypalonymi rękawiczkami. Mili, przyszedłem z kolegą na ryby. No i kolega poszedł, ale ja to, słuchajcie, ja nie będę martw, nie będę martw. Ale wiecie co? Tak sobie pomyślałem, że te wspomnienia są najpiękniejszymi, ale gorąco, a tu jak zimno, wspomnieniami na świcie. I będę wam teraz z każdego ogniska nawijał o wspomnienia. Jestem na wyspie, na Bułej Wyspie i teraz wam opowiem, jak się tu znalazłem, mili. Sio, dymek, sio, jak kurki, sio. Gorąco jak tego, jak w Afryka, dwa, że dymek. Z tamtej strony Wisły kąpała się wrona. Panie poruczniku, czy to nie pana żona? Pan porucznik mówi, to nie moja żona, tylko taki ptaku. Co tu się nazywa wrona? O! I jak ta lala! Dobra, mili, zaraz wracam, słuchajcie, i będzie nawijka o tym, jak się znalazłem na wyspie, jako mały łolacik. Nie wiem, ile miałem. Bierzmowanie miałem. Znaczy, ciut przed bierzmowaniem. Słuchajcie, ja tak pokochałem to miejsce, że ja tak naprawdę nigdzie indziej nie chciałem łowić. No potem poznałem inne miejsca, inne tamy. Ale tu było po prostu najwspanialej, najpiękniej. Zero robactwa, jak się pojawił robal, to tylko robal, którego znałeś. Raz widziałem dziadka, stał na końcu tamy, na spławik łowił, chyba na przystawkę, to z brzegu go widziałem, to się za głowę złapałem, więc skąd to obcy jakiś, ten, znaczy obcy to jakiś widocznie był, wiecie, no, nie tyle obcy, ile go nie znałem, ale to nie stąd. Później w miarę, jak nabierałem doświadczenia, to łowiłem coraz większe ryby. Potem wziąłem tutaj Michała, mojego wychowanka, to widzieliście go właśnie jak na filmie, no tego fajtera, nie, z tych sztuk walk. To ja chciałem przyjąć pozycję, jak się wysypałem. No tak, ale tam w 2 godziny zrobiłem litr wina, no to w dwie i pół, może 3, nie pamiętam dokładnie, zrobiłem litr wina, to się nie dziwcie, tam jakiś kawałek dołek. Wziąłem Michała, pokazałem mu to parę rzeczy. Ładne ryby tu łowi, ładne. A to może wam opowiem, jak o wielkich rybach na chrabąszcze, na koniki polne opowiem wam może w jakimś innym w ogóle wydaniu. A dzisiaj zostańmy przy tych pierwszych moich. No i słuchajcie, jak przychodziłem tutaj na cały dzień, na 2 dni, na 3 dni. Przychodziłem, no przypływałem pontonem, a potem taką drewnianą łódkę miałem. Słuchajcie, to wszystko można było zostawić, w ogóle się o nie, czy się na wiośle. Chodziłem sobie po tej wyspie. Ta wyspa była tak szczególna, już nawet może nie chodzi o to, że była moja, w sensie takim, że ją jako mało lat pokochałem i moje najszczęśliwsze lata zawiera się w moich najszczęśliwszych latach, ale ona była naprawdę szczególna. Ona była w ogóle przedzielona przysmykiem przez drugą wyspę, gdzie było potworne sandacze. No, słuchajcie, przyleciał chyba gdzieś tam. Wiecie, Grusia? Jest tam dalej? Tam jak podniosłem jakiś, słuchajcie, kawałek drewna, to tam widocznie może jakiś tam kawałek tego gminu sobie lata i coś podjada. Tu przyleciał. No takie są, kocham te zwierzęta. A powiem wam, że część wędkarzy zakładaliby i te gile na haczyki, żeby złowić ryby. No i to takie pierwsze właśnie były moja styczność tutaj właśnie z wyspą i z rybami. A potem poznałem wyspę po drugiej stronie. Też były fajne ryby, ale to już nie jest to. Bo tam już wchodziłeś i widziałeś trasę, nie? A tam były fajne miejsca, były. A szczególnie jedno. Właśnie ta tama przechodziła, słuchajcie, pyk, kończyła się. W ogóle trzeba było, tu jest takie zejście. Prawdopodobnie to jest to, ja tak dokładnie nie pamiętam, ale chyba tak.
i przechodziłem przez taki wiklinowy lasek. Oczywiście tam pod spodem była tama, nie? Oczywiście tego nie czułem. I przez samą wyspę przeszła ta tama i wychodziłeś na drugą stronę wyspy, od strony Żoliborza. I tam był kawałek takiej główki. To było przedłużenie właśnie tej tamy, która była tak naprawdę na pół Wisły kiedyś. Będąc małolatem, to bywało tak, że przypływałem na tą wyspę, nikogo nie było. I czy nie miało prawo być? Miało być prawo, żeby ktoś był i bywali, bardzo rzadko. Ale wciągałeś ponton, zostawiłeś cały czemadan i wchodziłem na tą wyspę i szedłem, słuchajcie, od początku do końca. To, o jest, kiedyś wam opowiem, jaka to była przeprawa. Ile tu było zwierząt, ile kaczek. O, blady na przykład, blady żyje, nie? To mówisz, to była kacza wyspa. On przybywał już później. Być może jeszcze bywał w tych moich czasach, aczkolwiek on tam się bujał w terenach pod mostem gdańskim. Tam ojciec tego pokazywał. Mówił, kacza wyspa, bo to było tyle kaczek, jak w rządzie obecnie, nie? No poprzedni obecny. No jeszcze był wkopany taki wielki, drewniany, taka kantuwa z śrubami, gdzie właśnie, to wam opowiadałem, jeden z mistrzów Polski przywiązywali. Kocham to miejsce strasznie. Opowiem wam dalej, jak zniszczyli tę moją wyspę. Żerań to była piękna warszawska dzielnica. Dzisiaj to jest jeden wielki syf. Syf pod każdym względem. Ja już nie będę rozwijał, bo to nie ten, to zrobimy kiedy indziej, co? I były niebywałe ryby. Nie będę mówił, że pamiętam, jak nie było kolektora, jako dziecko, malusieńkie, taki rybionek. Ale pamiętam jeden dzień. Ciepły, gorący, chyba lipcowy dzień. Przychodzę do Pawełka, on mieszkał w takim drewnianym domu na Żeraniu. I siedzą na podwórku, rozebrani do samych slipek, no bo gorąco. Pawełek i Stempel. Stempel świętej pamięci. Pawełek jeszcze żyje, aczkolwiek już niewiele mu zabrakło do Charona, bo wyskoczył kiedyś na Soluwę, z kimś to wyjął kosę. On wyjął, tamten wyjął kosę, a on mówi, no to chodź, no i tak się skończyło, że dostał parę kos. No i teraz miał, nie wiem, czy 10, czy kilkanaście operacji. Od tamtego czasu, to było w latach, albo koniec lat 80., albo początek lat 90. No i siedzi Pawełek, ledwo przeżył wtedy, no, po tym skosowaniu. No i Stempel. Stempel nie żyje, a wiecie, jak Stempel umarł? Pamiętam, kiedyś taki był u nas dzielnicowy. I coś tam gada, coś tam. Ja podsłuchałem tą rozmowę. I mówi, wiesz, mówi, ja to mam, jak mam problemy, mówi, z łobuzami u mnie na dzielnicy. Niski krępal, potężnie zbudowany i strasznie silny człowiek. To normalnie, żeby ich tam nie latać, jakieś sądy, coś, to normalnie na Soluwę ich wywołuje. I podobno, nie wziąłem tego, wywołał Stempla na Soluwę, dojebał Stemplowi. I mówi, spokój, śmiałem ze Stemplem. No widzicie, i to jest prawdziwy pies, a to prawdziwy łobuz, który wyszedł z psem. Tylko on mówi jeszcze tak, mówi, ty jesteś pies, to jak ja ci dojebię, mówi, to ty mnie tam zaraz, ten darzy ci dojebię psu. Mówi, nie, to jest Soluwa. No dobry, a i tego. I dostał baty od tego psa, że był bardzo grzeczny Stempel. No ale Stempel, wiecie, jak umarł? Nie w jakiejś bójce, nie w jakimś tam pudle. Odsiedział, wiem, taki długi wyrok miał, bardzo długi wyrok miał. On mieszkał na Piekiełku w ogóle, Stempel. Czyli powiedzmy, zaraz za Żeraniem Piekiełko. A potem na Pradze mieszkał. Na Brudnie, ale wiem, był z psem w pijalni piwka. Czy w pijalni, czegoś tam. I pies mu wyleciał na ulicę i on wyleciał za tym psem, żeby go chronić, i samochód zabił Stempla. No mili, no co mam na to poradzić, Więc wchodzę na te podwórko, siedzi Stempel. I któryś z nich, pamiętam, miał, bo oni podziabani cali wtedy byli, nie? Ja nie miałem tatuaży, nigdy nie będę, znaczy nigdy. Nie miałem tatuaży i nie chcę mieć, bo
prostytutki się tatuują, ludzie, powiedzmy, git ludzie, no dobra, jak się tatuują, niewolnicy, a no i kurwa robale, którzy chcą pokazać, że coś więcej znaczą tym tatuażem. No i dobra, i oni podziargani, i któryś z nich miał jakieś cyce męskie, to takie kotki, jak kotek, takie wąsy, nie? No i nie pamiętam, który do któregoś mówił, że o, ale ty powinieneś mieć te kotki, coś tego, takie, no teraz mnie takie pedalskie to trochę, ale dobra, no. Nie wiem, jakbym powiedział, to mnie tam ubiliby mnie wtedy, prawdopodobnie. Ja bym powiedział, że to pedalskie gadki. Który miał takie, no nie pamiętam. No i dobra, no i wchodzę, nie wiem po co ja wszedłem, bo tam meta w ogóle była, ale nie pamiętam, na pewno nie wszedłem po wódę. No i tam gadka z nimi, gadka tego. Pawełek był w moim wieku, zresztą do szkoły ze mną chodził, a stempel dużo starszy, nie? No i słuchajcie, coś tam, gadka, oni do mnie, a ty kozioł tego, tamtego, śmego, no co, no na rybym poszedł, my też idziemy, a gdzie idziecie, na tamę. Chcesz z nami iść? A my dawaj. No i dobra, słuchajcie, no i umówiliśmy się, no to za ile, za tyle i tyle, dobra, to dawaj. Dawaj stempel, dawał Pawełek. I tego. Idziemy nad Wisłę. Schodzimy z wału. No i stempel wyciąga z krzaków ponton. Dmuchamy wszyscy, tam nie wiem, czy były dwie komory, czy cztery, dmuchamy. Oczywiście ponton. Płyniemy. Płyniemy. Z brzegu na jakieś kamienie. Gdzie ta tama? No tu. Ja mało lat myślałem, że gdzieś coś takiego tama jest jak... Chociaż nie wiem, dziwne to, bo znałem tutaj wysokie lądy, wszystko. Żadnej tamy tutaj nigdy nie widziałem, ale myślałem, że gdzieś popłyniemy daleko. Gdzieś tama jest taka jak we Włocławku, nie? No i to tu. Aha, te kamienie. No dobra. I to się okazało tamą. Ja nie wiem, czy jakąś bambusa wtedy miałem, mało lat tego. No tego, koniki polne. No to mało lat rzucę. Stempel rzuca chlast, maklenia, nie? Patrzę, o fajne, nie dłożę te klonki takie, wiecie. Rzuca mama. Pamiętam, ciepło, lipiec, ciepło było. Pawełek coś złapał, ja nic. A on mówi mi, weź tu napręż żyłkę, bo nie czujesz brań, są brania, nie czujesz tego, tak? No i stempel tych takich klonków to tam naciął w płytę. Pawełek parę złowi. Tego dnia jeden czy trzy złowiłem tych kleni. Fajne. W wodzie się stoi, możesz na kamieniach. Wiem, że jak wracaliśmy, to stempel mówi, słuchaj, tu w tych krzakach składam ponton. Jak będziesz chciał, to sobie go weźmiesz, popłyniesz na tamę. I mówi tylko, żebyś go w ten sposób. Ja mówię, no co ty? Wiadomo, że w te same miejsce go odłożę z tego. Pamiętam ten dzień jak dziś. Ja myślę, że to było już następnego ranka albo dnia następnego. To nie było tak, że tego poleciałem i szukam pontonu. Nie ma. Słuchajcie, te osty, te pokrzywy, komary, głogi. I to w ogóle ta roślinność. Ja mówię, Jezu, ale w ogóle muchy, które się lepią do potu, nie? Ja zwariuję. No przecież tu gdzieś było. Mało latu tam. I takie, wiecie, pajączki. Jakbyście byli po letnim dyszu. Napompowałem się. Ale wiecie, no sam... No, dobra, przepłynąłem. Z ciężkimi bólami wylądowałem pewnie za tamą, jak znam życie. Bo z tego samego miejsca spuszczałem z tych piasków. No, rzuciłem ponton na tego i łowię. No i powiem wam, dokładnie nie pamiętam, ale zakochałem się w tym łowieniu, zakochałem się. To było moje pierwsze i drugie przybycie na moją wyspę.